publicznej przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Nasz dwór. Będziemy rozgrywali jubileuszowy 20. Międzynarodowy Konkurs imienia pułkownika Piotra Kartawika dla ogarów i gończych polskich. Zanim przekażę głos naszemu łowczemu okręgowemu koledze Piotrowi Skotnickiemu, którego serdecznie witam również i dziękuję, że zechciał spędzić z nami kawałek niedzieli, wykorzystam to, że jestem, że tak powiem, przy głosie i chciałbym mentorowi wrocławskiej kynologii, Ryszardowi Nowickiemu, w podziękowaniu za ten wspaniały konkurs, koleżanki i koledzy. Poplątanie otoków. Do zobaczenia w drugiej części dnia. Rysiu, jako sędzia główny, bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie wszystkich, których już Piotr powitał. Jako przewodniczący komisji sprawy gardle ściska z tej okazji, bo nie spodziewałem się tego. Proszę Państwa, ja tutaj z kolei chcę powitać jedną osobę, która wiem, że była na pierwszym naszym konkursie, to jest Edek Hałdyż. I on pamięta, no i niezmiernie się cieszę, że również przyjechał z córką swoją, która przypuszczam będzie następczynią w tym ciągu kynologicznym Hałdyszu. Edziu, a to jeszcze się cieszymy, że akurat przyjechałeś z ogarem. Dziękuję Ci bardzo. To jest Edek. Tak samo, no, tutaj też będzie strzał. Ale się tego nazbierała, tych strzałaczy. Numer to jest dziesiątka. To są dwa. To... Konkurs zaczynamy od sprawdzenia reakcji psów na strzał. Idźcie tam tak, że zadam. A ty dajesz tutaj mi. Tak jest. Słuchaj, na uwięzi. Gdzieś tutaj. Dobra. A tam gdzieś sobie pójdziesz i tego. Zostań. Siada, dostań. Dostań. Panie sędzio, melduję wykonanie komendy. Proszę o ocenę. Pokój. Pies bardzo dobrze się zachowywał po strzale, bez żadnych reakcji, nie szczekał, nie szarpał się na uwięzi, czyli dostał ocenę maksymalną 4, z tym, że był na uwięzi, to już przelicznik ma trochę o punkt mniejszy. Dziękuję bardzo. Nasz mur. Przewodnik Anna Walentynowicz z ogarem polskim oraz goni wiatr i właśnie się do konkurencji odłożenie. Pies będzie luzem czy na uwięzi? Ryzykujemy luzem. Luzem? Proszę bardzo. Wyższy jest współczynnik, jeżeli pies jest niewiązany, jest luzem leży. To jest wyższy współczynnik o jeden punkt. Natomiast jeżeli jest przywiązany, jest współczynnik niższy. Tu jest, przy tym jest 4, a przy wyższym jest 5. To już jest taka nagroda dla psa za to, że jest bardziej przygotowany, że luzem, sam, bez żadnego uwięzi jest przy tej konkurencji odłożenia. I drugi pies, ścieżka numer 9. Drugi pies, ścieżka numer 9, to tak. To Magdalena Halik zgłasza psa Laufer z Laborówki. To psy na ścieżce farbowanej, na otoku do końca. Proszę, proszę kartę. Proszę bardzo. I proszę zacząć tutaj. Idziemy na drugą stronę. Siad. Laufer. Siad. Idziemy dalej. Mówię pierwsze łoże, nie wracamy? Tak, zostałam, bo właśnie miałam coś. No bo
Dobrze. On jest młody? 11 miesięcy. On tylko wygląda tak. Nie, no dlatego tak właśnie mi się wydawało, bo jakby pasja nie dorównuje umiejętnościom, nie? Jeszcze. Dokładnie. I zaczyna jakby. Dobrze, odchodzić. Wiesz trochę. Nie w tą stronę. Nie, no to ogólnie konkurs super, ścieżka super. Pies oczywiście jest młody, ma 11 miesięcy, to była jego tak naprawdę pierwsza ścieżka konkursowa. Robiliśmy wcześniej, trenowaliśmy tak jakby ścieżki, natomiast dużo krótsze. Więc nie ukrywam, że tak jakby to jest jego pierwsza praca na farbie, no po prostu w warunkach konkursu. Pies doszedł do zwierzyny, natomiast jest to młody pies, tak jak mówiłam, jest to jego pierwsza ścieżka konkursowa w takich warunkach konkursowych. No dużo jeszcze pracy wymaga od nas, ale cieszymy się bardzo, że się udało. Dasz bur. Ja mu daję jeden punkt, bo na tyle razy to zszedł ze ścieżki. Wiem, to ja wiem. Dyplomu nie będzie, ale jest potencjał. Jest potencjał. Jest potencjał, troszeczkę więcej jakby, żeby dyscypliny, pracy. Bo on ma straszną pasję, a umiejętności jeszcze nie te. Zerowe, dokładnie. Także na dyplomu nie będzie, ale jednak doszedł do końca. Pięknie. Także gratuluję. Ścieżka tropowa w przypadku konkursu dla tropowców ma długość około 600 metrów. Ma dwa łoża wyraźnie oznaczone i po każdym łożu następuje załamanie pod rozwartym kątem. A więc de facto staramy się, jak zawsze na konkursach, odtworzyć takie warunki, które może w naturze, które może pies spotkać. Czyli postrzałek idzie, trochę kluczy, kładzie się jeden raz, kładzie się drugi raz, w końcu dochodzi i my go znajdujemy. Wszystkie te ćwiczenia i cała ta praca wykonana ma na celu jak najlepsze przygotowanie psa do tego, co może go w rzeczywistych warunkach w przyrodzie spotkać w czasie, kiedy będzie bezcennym pomocnikiem myśliwego w odnajdywaniu rannych lub zgasłych już postrzałków zwierzyny grubej. Konkurs tropowców przygotowujemy znacznie wcześniej, bo w dzień konkursu to już jest jakby święto. Żeby ono mogło się odbyć, potrzebujemy zebrać i zakonserwować farbę, w tym wypadku z rogaczy, bo od początku do końca pracujemy na tym samym zapachu z tego samego osobnika, więc zbieramy farbę z rogacza, miksujemy ją z solą, żeby zakonserwować, mrozimy, zbieramy cewki z tego samego rogacza, później wkręcamy je w buty tropowe, mimo że regulamin nie obliguje nas do tego, robimy to, zakładamy tropy na butach tropowych z cewkami tego samego gatunku, który później leży na końcu ścieżki tropowej i oczywiście farbą tego samego gatunku, więc cała nasza komisja tak naprawdę jest zaangażowana w zbieranie tego wszystkiego i w przygotowywanie. Zanim będziemy mogli tutaj zaprosić ludzi na wesele, to duża część pracy odbywa się w kuchni. I to jest niewidoczne, ale w tym momencie warto wszystkim za to serdecznie podziękować, bo bez tej pracy zespołowej no nie mogłyby się odbywać takie imprezy jak dzisiejszy 20. jubileuszowy konkurs imienia pułkownika Piotra Kartawika. Dasz bur. Tutaj szukaj trochę. Czekamy, ponieważ pies jest oznajmiaczem i w końcowym etapie ścieżki zostaje puszczony luzem. Po odnalezieniu zwierzyny będzie ją głosił. Pies odnalazł tuszę, co zaznaczył donośnym ogłoszeniem. Teraz czekamy na jego powrót. Jak widzimy, pies wraca do swojego przewodnika. To tutaj. Znalazłeś? I co? Tutaj. I co? Znalazłeś? I co? Znalazłeś. Dobry pies.
Pokaż, gdzie to jest. Pokaż. Pokaż, pokaż, gdzie leży sarna. Pokaż. Zostań. Pies odnalazł tuszę, został nagrodzony przez przewodnika. Dobra robota. Czyli tak, no praca na toku tam troszkę bokiem się troszkę schodził, ale się naprowadzał, nie trzeba było ani razu go tam jakby specjalnie naprowadzać. Zachowanie się przy zwierzynie też jest prawidłowe. Współpraca z przewodnikiem wzorowa. No oznajmianie tutaj uzgodniliśmy, że 3 punkty. Jest takie oznajmianie, ono polega na czym? Na tym, że pies ma doprowadzić do leżącego zwierza, tak? Okay. Natomiast on przyszedł i oznajmił, że był przy zwierzu i to zrobił super, bo świetnie tam się cieszył, szczekał, widzieliśmy, to słyszeliśmy. Ale ta druga część oznajmiania, no, zgadzam się, nie do końca była taka, jaka powinna być. Bo tak jak mówię, no tutaj akurat nie byłoby problemu, bo skuteczność byłaby i tak stuprocentowa, bo by pan go znalazł, tak? Na polowaniu, w życiu, w realu. A ile on ma, że tak pan mówi? Prawie 3 lata. Oj, to strasznie stary jest. Gratuluję. Złom dla pana, złom dla psa. Ja już tam wysłałem, ale do sekretariatu można już. Tak jest. Przewodnik Jakub Ronowicki. Pies Paker Pomianowski Trop. Meldujemy się na konkurencji Ścieżka Tropowa. Tą gałąź trzeba było odsłonić. Odsłonić tą gałąź, bo jest przykryta farba. A szybko, dobra, ładnie. Oj, 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 dobra. Zaczynamy krótko. Okej. Młody pies bardzo szybko pracuje. Ledwo nadążamy, ale na razie było łoże pierwsze i pies na razie idzie perfekcyjnie, słuchajcie. 14 miesięcy piesek gończy polski. Na razie idzie wyśmienicie, natomiast bardzo szybko. Trudne warunki, bo spotkaliśmy już kilku grzybiarzy po drodze, słuchajcie, normalnie na ścieżce. No naprawdę, imponująca praca. Super. Jest. Jest znak, słuchajcie, także jest ok. Pies pracuje, powiem wam, jestem w szoku. Młody piesek, naprawdę. Już w tej chwili podejrzewam, że jest przy zwierzynie. Dawno nie sędziowałem na farbie, na ścieżce w takim galopie. Jeśli chodzi o wyniki, oceny bardzo dobre. Zaznaczyłem też, anotację zrobiłem dotyczące propozycji na lepszego przewodnika, ale to musi sędzia główny zdecydować. Dziękuję. Wszystko dobrego, jestem pod wrażeniem. Tak młody pies, no tak fantastycznie, pożycz. Dziękuję. Niesamowite. Bardzo. Gratuluję. Zaszbór. Dziękuję. Zaszbór. Szanowni Państwo, przewodnicy, miłośnicy i rodziny, które dzisiaj uczestniczą w tym spotkaniu. Zakończyliśmy konkurs. Jubileuszowy 20. konkurs dla ogarów i gończych polskich imieniem pułkownika Piotra Kartawika. Odbyło się bez żadnych nieporozumień, zgrzytów, ładna impreza. Niemal wszystkie psy wypadły dobrze. To znaczy na startujących 12 psów, 2 zostały niestety bez dyplomów. W dniu dzisiejszym 9 psów zdobyło dyplom pierwszego stopnia, 1 pies zdobył dyplom drugiego stopnia oraz, tak jak wspomniałem, bez dyplomu zostały 2 punkty. Psy pracowały bardzo dobrze i tak jak koledzy wspominają na ścieżkach, ścieżki były wzorowo położone, nie było żadnego nieporozumienia, jakichś niedociągnięć. Poza tym no, do sędziego głównego nie wpłynął żaden protest, czyli wszystko odbyło się bardzo dobrze. Za miłą kynologiczną atmosferę wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję i zaraz ogłosimy, rozdamy dyplomy i karty ocen. Dyplom pierwszego stopnia z pierwszą lokatą uzyskał Hultaj z Przewiesia. Bardzo proszę kolegę. 100 punktów zdobył Paker Pomianowski Trop. Brawo. Dyplom pierwszego stopnia z trzecią lokatą. 92 punkty zdobyła suka Jagna. Herszt, właściciel Edward Hałdysz. Feo.
orawa. Sako, król. Naris, Berni. Proszę Państwa, bez dyplomu zostaje pies Laufer. To ten, który dostał za pracę na otoku 1 punkt. Chyża. Też za pracę na tropie, tylko z jedyneczką nie poszło. No niestety, gratuluję, ale może będzie lepiej kiedyś. W Ogarach najlepszym przewodnikiem została uznana Magdalena Zielińska. Jest taka pani? Pani Magdaleno, łowczy okręgowy, pani wręcza upominek. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Najlepszym przewodnikiem w grupie gończych został uznany pan Jakub Bronowicki. Zapraszamy. Mierce. Proszę Państwa, w imieniu komisji sędziowskiej dziękuję bardzo za uczestnictwo, za sprawną kynologiczną atmosferę. Thank you.